jeszcze z pismy, które przyszło z Krakowa, chciałam przekazać o szkolenia, jakie się w okolicy odbędą. Nie wiem, gdzie leżą Proszowice, ale chyba dalej. Proszowice zaraz zaraz za Wołodą. Dlaczego? No ale chyba, żeby ktoś chciał jechać do Proszów, nie, to dziś, przepraszam. Dzisiaj jest? Tak. Dzisiaj, 19 jest, słuchajcie, w Myślenicach. 25 lutego. 25 lutego jest szkolenie w Andrychowie. Bardzo pani Sabat zapraszam gorąco. To jest ogólny temat? Ślusarz. A to jest taki jak u nas to było. Ale w Andrychowie tam byśmy chyba zadbali, to są fajne te szkolenia. No i oczywiście też jest wymiana tej wszystkich węzy. A gdzie to jest w szkole. Na Wielkiej Wybóry chyba, nie? Nie. Liceum, nie, liceum ogólnokształcące. Jeszcze jest w Wieliczce, to jest daleko, w Limanowej też, w Orlicach, w Nowym Targu. 1 kwietnia jest w Suchej, w Zamku. To jest przeczyta troszeczkę, bo nie będę miał się to pokryje. To nie wiadomo. Nie będę przywiedzę, bo się na razie mamy podane, że 1 kwietnia jest w Suchej, w Zamku, organizuje ją. Także z tych takich bliżej, no to tak jak mówię, 19 lutego w Myślenicach. Nie wiem, gdzie to jest. Ulica Piłsudskiego. W Myślenicach 19 lutego, 25 lutego w Andrychowie i 1 kwietnia w Suchej na Zamku. Więcej takich ważnych. Węza do obejrzenia. Zamawiamy węzę do niewidomych. Proszę pan parę podać, dobrze? Z firmy tutaj jest węza, można zamówić, jest to 24 zł z firmy Afifondia. Można dodatkowo, będę zbierać pieniążki. Skąd 24 zł, Krynica. Przez pani na oglądam się. Nie, ja tak mówię, ja to i tak no. Proszę? Nie, 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 nie,
Podlasać by ich tak też troszeczkę dał. Podrażnić tymi. Ale zapowiada się odbić od przyszłego tygodnia. Wtedy warto pszczoły osłuchać. Warto się zainteresować tą właśnie miejscu. Czy kto karmi, ile kto karmi, że gniazda pozostały. Ciepła jesień, a przede wszystkim przedłużająca się jesień, spowodowała to, że babki jeszcze dosyć długo czerwiły. I tego pokarmu po prostu dosyć dużo było między wrześniem a październikiem. Ja to samo sobie zauważyłem, będąc na pasiece nowosądeckiej, gdzie przykuł mi uwagę dzięcio, który mi wiercił dziurę w ulu. Poszedłem dzięcioła przegonić, tam wypryskało parę pszczół, bo to jeszcze plus 2 stopnie, podniosłem pował dach, ściągłem ocieplenie, zdarłem folię i zauważyłem, że na skrajnych ramkach, gdzie we wrześniu, jak się sprawdzał, po zakarmieniu był za sklep, tam się okazało, że te ramki są suche. Pszczoły zniosły gniazdo ze skrajnych ramek, czyli co się działo? Matki czerwiły do późnej jesieni i w ostatnie ciepłe dni pszczoły poprzenosiły pokarm, który po prostu zapełniły miejsce po czerwiu wygryzającym się. Ale jesień była na tyle sucha, że odkwitowała jedynie w byłe, gdzieś to miał na płoci, czy na jakichś poplonach, gryki, czy jakieś tam rzepki, teraz ludzie sieją. To przypływ byłku spowodował złożenie czerwienia. I ten pokarm szedł, bo sucha woda nie pozwalała zbytnio na nektarowanie i przypływ świeżego pokarmu, ale odkwitowała pyłek, a pokarm szedł z ramy. Więc w tym momencie można sobie tak przekalkulować, że kto ile czym karmi i przeliczyć, że w miesiącu na przykład październiku pszczoły zużywają 2 kg pokarmu na własne potrzeby, w miesiącu grudniu kilogram pokarmu na własne potrzeby, tak samo w styczniu, bo wychodzi to średnio 10 do 20 deko na tydzień, więc to ubywa. Każde ramko czerwu to jest ramko pokarmu. I tego już nie ma, a dużo poszło jesienią. Więc taka moja sugestia, czy tam, jak to zależy, uważa, kupić ciasto gotowe, czy samym mieszać mączkę cukrową z miodem, ale z własnym miodem, nie kupować miodu w żadnych hipermarketach po 10 zł, bo to nie wiadomo, co to jest, to tylko Pan Bóg wie, co w tym słoiku jest. Uwieść ciasto dla po prostu bezpieczeństwa, dla zasady, po tym kilogramie ciasta można wrzucić w takie rodziny, gdzie się zauważy po podniesieniu tej powałki, a widać to od góry, że może nie być za sklepu lub pszczoły już wyjdą do samej góry i położyć po prostu na plastrach, przykryć jakąś folią, workiem foliowym czy czymś, żeby zabezpieczyć po prostu ten moment tego startu wiosennego. Po oblocie zapewne matki zaczną już czerwić, choć podejrzewam, że w tej chwili w grozach nie ma czerwonych. Można to wczoraj czytać, czytałem jakiś czasopiśmie, że matka czerwi już w styczniu. W tym roku tego na pewno nie czyni, ani nawet w lutym, bo minus 24 stopnie mają dzisiaj. Spadała część nawet w niektórych miejscach do minus 30, to oni utrzymują tę temperaturę w granicach 20 stopni po to, żeby matka nie dostała, żeby same przeżyły i po prostu się nie, matka nie zaziębiła. Ale podobno już za tydzień ma być odwilż, za 2 tygodnie ma być cieplej, nie wiadomo czy się splecą, ale nie wiadomo, że to było umalowe.
Mi wreszcie nastąpi ten obóz. I taka moja sugestia, czy tam ktoś uważa za stosowne, przed oblotem, jeżeli ktoś posiada tajemnicę, czy to siatkowane, czy oszlifowane, a ma w zapasie jedną, czy dwie, przy 8 stopniach, a nawet 5 stopniach Celsjusza, warto jest popodmienić. Popodmienić dla tajemnicy suche, czyste i bez osypki. Po co zmuszać pszczoły przy oblocie, przy podczas oblotu do wynoszenia trunków na zewnątrz, jak to może w idealny sposób zrobić samemu. Ja to robię co roku, mam cztery dębnice, do których mam ule, na których mam ule odejmowane. Nie bać się, że tam coś spadnie, że pszczoła wyleci. Delikatnie podważyć korpus na jakiś stojaczek czy na odwrócony dach, dębnicę zamienić, jedną wyczyścić, opalarką, jeżeli gdzieś tam wilgoć jest, czy to gazową, czy elektryczną, czy podmienić cztery dębnice wyczyścić, wysuszyć, wytrzeć choćby szmatą na pasiece gdzieś w ciepłym, suchym miejscu. I następne cztery ule. Jeżeli ktoś nie ma dębnic odejmowanych, bo i takie ule mam, w której się nie da dębnic odcięcia i podjąć, to mam taki pręt 40-centymetrowy, zwykły patyczek, beleczka, na końcu kawałek blaszki i przez wylot wyciągając układkę na maksymalną, można wynieść, nie wszystko, ale 3/4 osypu gdzieś na oszufelkę, na łopatkę i nie pod ula to wyrzucić, tylko wiaderko czy karton, z każdego ula do kartonu, a na samym końcu do centralnego. Żeby nie rozsypywać padłych pszczół po pasiece, ani gdzieś, gdzie mogą po prostu zwabiać ptaszki czy jakieś jeszcze, bo jeszcze może być śnieg, albo po prostu zwabia różne zwierzątka, żeby nam nie stukały koło. Najlepiej, jeżeli ktoś ma, to jest tak na przyszłość, jesienią, to jak miałem ule, leżaki, to chciałem taki kartowy, tylko z grubej folii i z grubej tektury wsuwałem pod gniazdo, a na wiosnę z jednego boku wszystko rolowałem, łącznie z tymi śmieciami, łącznie z osypem i to już było wyczyszczone. Już to troszeczkę dawało to, że te pszczoły się mniej nie miały tej roboty. I nastąpi oblot. Każdy jest ciekawy, jak te pszczoły wyjdą, jaki ten oblot jest. Jedne są intensywniejsze, więcej pszczół z ula na raz wyjdzie, drugie czasami mniej. Ale podczas oblotu to nie należałoby w ulach po prostu nic robić. Tylko sobie chodzić po pasiece, obserwować, ewentualnie za ula popatrzeć, jaka intensywność oblotu jest, czy czasami nie wychodzą na ściany ula, nie oddają kału, bo jest to oznaką złej siłowni, czy jakiegoś zawężenia w środku, po prostu jest to choroba. A w naszym przypadku, jeżeli pszczoły oddają kał, jest to nozenna apis, nasza nozenna, którą trzeba leczyć. Najlepiej sobie mieć jakiś notatnik w tym momencie i sprawdząc koło ula widzi się, jaki nasileniem wychodzi oblot i zapisuje, że w tym ulu to wyszło silniej, w tym ulu to wyszło słabiej. Odczekać, bo czasami nie wszystkie pszczoły naraz się jednakowo obladują. Jest czasami tak, że wyjdą 2 czy 10 pszczół i one się wrócą i ktoś pomyśli słaby ul, o tym już tam coś jest nimi nie tak. Pszczoła pszczołę, ula po prostu motywuje do wyjścia. Zauważyć to można, że jeżeli w ciepły dzień najsilniejsza rodzina wyjdzie, a boczne jeszcze sitony po prostu wychodzą za brzękiem.
Tak samo jak potrafi się czasami jeden list motywować całkiem inny list, jak wyjście roli na pasiece, bo jeden z niego pociągnie swoim brzękim jaskotem, to samo jest z obrotem.